Dziękujemy. Ola, powiedz nam proszę, z czym zaczynasz? Jak się czujesz? Dziękujemy. No właśnie, w ten sposób, jak widzicie, radzimy sobie ze złością. Trzeba wyrazić, trzeba powiedzieć to, co nas boli, więc chcielibyśmy usłyszeć, żebyście spróbowali, żebyście podzielili się tym, co was złości z nami tutaj teraz. Kto chciałby? Złości mnie to, że są ludzie, którzy uważają, że jest lepszy od innych. Tak nie jest. Dziękujemy. Może ty. Dobrze. No. Po angielsku. No. Angielsku. Talk about what makes you angry. What makes you angry? Why are you here today? Emails. A lot of emails. Kto chciałby coś jeszcze dodać? Co jeszcze na złości? Proszę bardzo. Co cię złości? Mnie wygodnie to, że muszę być online bardzo często, a nie chcę. I to jest źródło tej złości. Co jeszcze? Złości mi to, że ktoś mógłby narzucić mi swoją wolę. O! Co jeszcze na złości? Relacje mnie złości. Relacje. To, że inni się złoszczą. Inni się złoszczą. Ale nie złoszczą kierowcy na drogę. Kierowcy. To wszystko na złości. Tak, to wszystko na złości, ale powiedzieć to za mało. Widzieliście przed chwilą, jak to się robi, jak można wyrzucić swoją złość, kiedy nie wystarczy powiedzieć, kiedy trzeba wykrzyczeć ją w poduszkę. Więc spróbujcie proszę, no dostaliście poduszki, można w tej chwili właśnie to zrobić. Wykrzyczeć swoją złość w poduszkę, to jest bezpieczne, bo jeśli wszyscy jesteśmy chorzy na to samo, to niczym się nie można zarazić. Dobra. Proszę spróbować teraz. Krzyczymy i kolejny dalej.
wish to have a family. I want to feel safe. Bu hayatı daha başka şekilde nasıl yaşayabilirim merak ediyorum. Çok yoruldum. Kurbiyem yeni katolik kraj, ojcarzyka i dobre zmiany. Nieszanują praw kobiet, wycinają puszkę białowieską, bawią się z nami w 500 plus i katastrofę smoleńską, urządzają sobie miesięcznicę, żeby sobie w kościele powstać. Kurwa, co to ma być? Cenzurują kulturę, historię, nie dają pieniędzy na wszystko, na kulturę. Wszystko tuszują, żeby było im dobrze. Dzielą Polaków, robią, projektują pomniki i dzielą sobie nagrody. Kurwa pierdolę, kult maryjny, prezydent, rząd, kurwa, komary, to jakieś... Ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? Głosi chwilę. Yes. I would like to talk about my time in the National Front, the extremist right-wing group in England. You see, I never like to see individuals attacked just because of the color of their skin or their religion. It really disgusted me and turned my stomach, but you put it to the back of your mind because you want to be part of something. You want to not be lonely. Unfortunately, that's what I got. Friendship, brotherhood. You know, people say it's ironic because my mother's Jewish. Me with my Nazi flags in my room and a bust sculpture of Hitler. But that's just the thing, you don't see the individual face. Just understand it as an abstract concept, the Jews, and that's how something terrible like 6 million Jews in the Holocaust being killed can happen. The other thing I want to talk about is, well, obviously, I'm a gay man, so they start to make fun of me. I know it's another contradiction. A Jewish gay Nazi, but that's the way it is. Inclusive. Nie wystarczy to, co macie.
w kosie. Wsadziłem pistolet Z88 za pasek z tyłu moich spodni. Podszedłem do niego. Nie chciałem strzelać w plecy, więc zawołałem: Mister Hani! Odwrócił się, a ja wyciągnąłem pistolet i strzeliłem w niego. Zaraz potem wsiadłem do samochodu i odjechałem. Zachowam spokój, strzelcie mi w głowę i serce. Umieram dla Polski. Umieram dla Polski, którą Piłsudski zniszczył. Nie chcę, aby wyrok na mnie wykonany stał się powodem zemsty krwi. Był on zgodny z prawem i życzeniem moim. Był zatem sprawiedliwy, potrzebny. Śmierć moja jest koniecznym uzupełnieniem mojego czynu. Bez niej był on nie tylko bezpłodny. Bez niej był on nie tylko bezpłodny, ale leżałby na nim cień mordu. 16 grudnia 1922 roku w czasie otwarcia wystawy w warszawskiej Zachęcie Eligiusz Niewiadomski oddał w kierunku prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela Narutowicza 3 strzały z rewolweru. Został skazany przez sąd na karę śmierci, której sam dla siebie zażądał. W pogrzebie Niewiadomskiego uczestniczyło około 10 tysięcy ludzi. 10 kwietnia 1993 roku polski uchodźca w RPA Janusz Waluś zastrzelił Krisa Hani, charyzmatycznego, czarnoskórego przywódcę partii komunistycznej, porównywanego do Che Guevary, niedoszłego prezydenta RPA. Odwrócona tarta z pomidorków koktajlowych pomiędzy pesto
kupującą tartą oliwkową. Desiree oczywiście można zamiewać jakieś małe stopnie krzewki. Wszystko tutaj mamy, więc proszę się otworzyć. Myślę po prostu, że moje życie i szczęście zależy od tego, czy ja jestem w stanie znaleźć sobie jakąś pracę, która mi da jakieś poczucie sensu, jakieś poczucie wartości, że nie będę musiał po prostu liczyć każdą koronę, każdą złotówkę, bo jak tak można żyć? Ja jestem naprawdę nieszczęśliwy, bo czuję się w tym dojrzeli do mowa i nie znaleźć tej winy. Oczywiście. Ja nie jestem jakimś ekstra sprytnym człowiekiem. Ale nie jestem. Nie jestem po prostu wariatem. Normalnie szanuję ludzi, komunikuję. No przecież chwilę, mam nogi i ręce. Nie boję się pracy, no już pracuję w trudnych warunkach. No przecież zobaczcie, gdzie ja jestem tutaj. Ale ile tak można mnie trzymać? Jakby ja po prostu. Ja, o ile ja jestem mniej warty tych, którzy na przykład zarabiają 5000 miesięcznie. Bo są tacy, słyszałem. A to w ogóle nie mówię o jakichś bogaciach, którzy ja nie wiem, myślą sobie, że są jakimś zupełnie inaczej gatunkiem niż człowieka. Jakimś wyższym gatunkiem po prostu niż ja. Ja nie mam sił. Po prostu moje znajomi nawet. Mówi do mnie. Ej, Tomasz, wyglądasz okropnie. Dzwoni tempo, ja mówię, no. Ale ja nie mówię, ja się kręcę w kółko, bo po prostu próbuję spełnić oczekiwania pracodawca, swojej żony, rodziny, dzieci po prostu i całego tego systemu. Ja to tak strasznie nienawidzę. Co tu presję po prostu. Tak strasznie mnie to wkurwia. Po prostu jak tak można żyć? Ja nie mam siły naprawdę. Wszyscy mnie próbują oszukać. Naprawdę wkurwia mnie wszyscy ty mali. I tu się oszustwuję, o tych ludzi oczywiście nie mówię, ale to jest na co dzień. Restauracja po prostu w sklepie, nie wiem, warsztat, tak, ostatnio samochód do naprawy, nie? Klasyka. I po prostu mnie oszukali na oponach, na hamulcach, a też na jakichś częściach samochodu, nie wiedziałem, które się istnieją. Ale po prostu jak tak można żyć? No, można, bo ja potem mam ochotę po prostu, nie wiem, wkluć was, albo czasami też rozpierdolę ten magazyn. I kolejna sprawa, nasi sąsiedzi na przykład, to oni po prostu oskarżają moją żonę i dzwoni do nas w policję tylko dlatego, że ja po prostu normalnie mówię, dzień dobry.
No ja mam ochotę im spalić chatę, naprawdę już. I potem wracam do domu, żeby trochę się tak uspokoić po prostu. A tam spotykam głównie mój żonę, która ciągle do mnie maruje. Ja już po prostu, ja nie mam siły. Ona mówi, że za mało pomaga w domu. No to rozumiem, ale że też za mało zarabiam. A że mam za mało wolnego czasu, no to jest temat. Po prostu za mało wolnego czasu na dzieci, za mało wolnego czasu na żonę, na rodzinę. Po prostu na wszystko, na siebie też maruję z tego. I ja po prostu się czuję, bo ja nie wiem, co mam robić po prostu. Bo ja się staram. A jak już się znajdę taki punkt? Czasami, nie? Że jest trochę tego wolnego czasu. To się właśnie ukaże, że akurat w tym punkcie na coś innego właśnie mi zabrakowało czasu. I ja po prostu w ten moment się czuję totalnie oszukany. Czuję, że nikt mnie nie rozumie, jakby czuję się bezradny. Ja nie wiem, co mam robić. Po prostu ja tam stoję i mam ochotę tylko po prostu, nie wiem, no, uderzyć w twarz tak naprawdę. I tego nie robię, więc na nim krzyczę po prostu. Krzyczę na nią. Bo potrafię po prostu krzyczeć. To się nauczyłem. Krzyczę. I to nie pomaga w ogóle. Więc wtedy ja się zastanawiam, jakby o co chodzi. I czuję, że w tych momentach właśnie jestem bardzo daleko od tych ludzi, którzy nie krzyczą, którzy nie muszą krzyczeć. Nie wiem, jak to robią, po prostu nie krzyczą. A oni może myślą, że ja jestem jakimś po prostu głupcem, że nie wiem, po co ja to robię, że tak się denerwuję. Ale ile można być zbytnim pod taką presją? Ja nie mam czasu nawet spać. Po prostu ja mam ochotę spać, ochoty raz, czy dwa, nawet dwa dni bym spał po prostu. Mam ochoty spać. Może tak zrobię, no. Po prostu będę spał i ktoś inny będzie mógł po prostu spełniać wszystkie te pojmane oczekiwania, opłacenie rachunków, telefonów, kredytów, karnetów, alimentów, telefonów, internetów, ja nie wiem, jakich chodzić ci inni, a inni po prostu podatków, bo ja będę spał po prostu. Będę spał, dopóki, nie wiem, moja żona po prostu nie zmarnuje. I co mi się nie zmarnuje. I potem, nie wiem, co się wydarzy, po prostu może, nie wiem, moja żona zasłoni moi znajomi, oni mnie będą obudzać, ja będę spał, bo w dupie i potem, nie wiem, może po prostu komornika zadzwonić, do komornika, do policji, może armia w końcu przyjdzie, nie wiem, po prostu ciąg przyjdzie, czy nasz dom, żeby się obiją. A oni w końcu władzą, użyją, czy jakieś przemocy, czy jakieś komandosy, po prostu znajdę, że przyjdą, żeby nie obudziły.
mówię na. Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka uczuć ludzkich. Opamiętajcie się. Usłyszcie mój krzyk. Krzyk szarego, zwyczajnego człowieka. Syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko. Ponad własne życie. Opamiętajcie się. Jeszcze nie jest za późno.
8 września 1968 rok. Ryszard Siwiec. W związku z tym, że nasze narody znalazły się na skraju beznadziejności i rezygnacji, zdecydowały się wyrazić swój protest i obudzić sumienie narodu. 16 stycznia 1969 roku, Jan Palach. Thank you.
Thank you.